Program Maluch sprawił i działalność tutaj ministra Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej sprawiła, że w ciągu zaledwie półtora roku w Polsce podwoiła się liczba żłobków. Mamy blisko 800 żłobków. Zarejestrowało się też 10 tysięcy pań do opieki nad dziećmi. A to oznacza, że polskim rodzinom żyje się lżej, że mają gdzie te dzieci zostawić. Jeżeli do tego dołożymy również wprowadzone dzięki pomysłowi pana ministra Kosiniaka roczne urlopy rodzicielskie, macierzyńsko-tacierzyńskie, najdłuższe w całej Europie, no to można powiedzieć, że to jest kolejny argument dla każdej polskiej rodziny, by ją po prostu powiększać, na czym nam wszystkim zależy. A więc to są bardzo konkretne działania prorodzinne, które sprawdziły się również w skali naszego województwa. Ja podam przykład gminy Zagórz, gdzie byłam wiceburmistrzem. Tam tak zrestrukturyzowaliśmy oświatę, że uzyskaliśmy dzięki temu budynek, w którym od razu postanowiliśmy, że powinno być pierwsze samorządowe przedszkole i pierwszy samorządowy żłobek właśnie, między innymi dofinansowany z tego programu. I tak się stało. Gmina Zagórz, która nie miała swojego przedszkola, nie miała swojego żłobka, dziś go ma. To jest bardzo konkretny przykład. Kobiety mogą podjąć pracę. Oczywiście to jest zawsze ich wybór. Ja zawsze mam szacunek dla wszystkich pań, które poświęcają kilka lat po to, by osobiście opiekować się dziećmi. Natomiast wiemy, że dziś czasy są takie, że często trzeba iść do pracy i możliwość jednak zapisania dziecka do żłobka czy przedszkola sprawia, że kobieta no, ma szansę wtedy rzeczywiście iść i szukać tej pracy i pracować. Bez tego byłaby rzeczywiście nawet pozbawiona tej szansy.